Państwo! Witajcie gdańszczanie i wszyscy wy, którzy przybyliście z Polski i ze świata do naszego pięknego miasta nad Motławą, do naszego Gdańska! Dziś wielkie święto. Dziś rozpoczęcie 762. jarmarku świętego Dominika. Na początek gromkimi brawami uhonorujmy sponsorów, partnerów i patronów jarmarku. Sponsorem strategicznym jarmarku świętego Dominika jest właściciel marki Okocim. Sponsorem głównym jest organizator wspaniałych atrakcji Gdańska, koła widokowego Amber Sky i karuzeli gdańskiej. Partnerami jarmarku są Miasto Gdańsk, Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańska Organizacja Turystyczna, Saur Neptun Gdańsk, Lotto, Euronet, Coca-Cola, Żywiec Zdrój, Związek Miast i Gmin Morskich. Nasi oficjalni przewoźnicy to Port Lotniczy Gdańsk, SKM Szybka Kolej Miejska, Gdańskie Autobusy i Tramwaje oraz Automobil. Partner techniczny Prezero. Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego, Gdańska Palarnia Kawy oraz Zakwasownia. Partnerzy zieleni na jarmarku to Trawnik Producent i Ogrody Justyny. Patroni medialni to Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Onet, Sztroer, Trójmiasto.pl oraz Radio Z. Chcielibyśmy podziękować wszystkim partnerom wydarzeń specjalnych, miejskim instytucjom kultury i stowarzyszeniom, które także wspólnie z nami tworzą jarmark. Tradycja organizowania jarmarku sięga 1260 roku. Został on ustanowiony bullą papieską papieża Aleksandra IV na wniosek gdańskich dominikanów. Stąd też wywodzi się jego nazwa. Przywitaliśmy się z Państwem muzyką najbardziej znanej średniowiecznej pieśni z tego właśnie czasu, autorstwa prowansalskiego trubadura Rimbauda de Vaquera pod tytułem Kalenda Maja. Na karilonie zagrała ją gdańska karilonistka Monika Kaźmierczak. Karilon, podobnie jak jarmark świętego Dominika, jest symbolem naszego miasta. W Polsce mamy tylko 3 koncertowe karilony i wszystkie 3 znajdują się właśnie w Gdańsku. Jeden to karilon mobilny, drugi znajduje się na wieży kościoła świętej Katarzyny, a trzeci, którego dźwięki usłyszeliście Państwo jeszcze przed chwilą, na wieży ratusza głównego miasta. No, wróćmy jednak do jarmarku. Jarmark dominikański to 762 lata tradycji. A jak wyglądały dawne jarmarki? Dominikanin urodzony w Gdańsku Martin Grynewek w swoim manuskrypcie napisał: ponieważ lud rokrocznie, zgodnie z dawną tradycją, przybywał na święto Dominika, najlepszy jarmark miasta też przypadał na ten dzień świąteczny. Na placu, zwanym Placem Świętego Dominika, stawiano liczne kramy. Podczas trwającego 2 tygodnie jarmarku można było kupić smakołyki i przeróżne egzotyczne towary. Zaglądali wtedy do Gdańska kupcy z całej Europy. Rozpoczęcie Dominika oznajmiały w południe wszystkie dzwony w mieście. Wtedy rozpoczynało się wielkie handlowanie. O tym, jak dużym i ważnym wydarzeniem był wtedy jarmark, niech świadczy fakt, że do portu zawijało ponoć ponad 400 okrętów.
załadowanych wszelakim dobrem. Francuskim i hiszpańskim winem, portugalskimi korzeniami, angielskim suknem, cyną i jedwabiem. Jarmark odbywał się co roku przez kilka wieków. Tradycje te przerwała II wojna światowa. A do ponownego organizowania gdańskiego Dominika powrócono w 1972 roku. Wtedy też oficjalnym symbolem jarmarku stał się karmazynowy kogut! Pokaż nam się, jaki jesteś piękny! Piękny nasz kogut! A teraz proszę o otwarcie drzwi dworu Artusa! Nadszedł już czas, żeby zaprosić do nas przedstawicieli Urzędu Miasta, zastępca prezydenta miasta Gdańska, pan Piotr Grzelak, radni miasta Gdańska wraz z przewodniczącą Rady Miasta Gdańska, panią Agnieszką Owczarczak, przeor zakonu dominikanów, pan Michał Osek, wicemarszałek województwa pomorskiego, pan Leszek Bonna i prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, a zarazem organizator 762 Jarmarku Dominikańskiego, pan Paweł Orłowski. Od 5 lat uroczyste otwarcie poprzedza odegranie hejnału Jarmarku Dominikańskiego, który został skomponowany specjalnie na tę okazję. Hejnał liczy sobie tyle nut, ile w danym roku ma jarmark. Tak więc co roku jest to o jedną nutę więcej. Nie trudno się domyślić, że w tym roku hejnał będzie miał ile nut? 762 nuty, oczywiście. Autorem muzyki jest Paweł Hulisz i już za chwilę zagra go dla was, dla państwa zespół Tubicinatores Gedanenses Ensemble, który w tym roku, specjalnie dzisiaj na tę okazję, liczy 16 trębaczy. Oczywiście z towarzyszeniem Carillonu. Thank you.
teraz, aby tradycji stało się zadość, prosimy zastępcę prezydenta miasta Gdańska, pana Piotra Grzelaka, o przekazanie kluczy do bram miasta Gdańska na czas trwania jarmarku prezesowi Międzynarodowych Targów Gdańskich, panu Pawłowi Orłowskiemu. Pani przewodnicząca, drodzy radni miasta Gdańska, panie marszałku, panie prezesie, drodzy turyści, pozwólcie, że najpierw zwrócę się do mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Drodzy gdańszczanie, drogie gdańszczanki, Gdańsk od wielu lat, od setek lat, od wieków słynie z gościnności. To tu, do Gdańska, z wielu stron świata przybywali goście z różnych zakątków globu. Witaliśmy ich gościnnie, z otwartym sercem. Gdańszczanie, my gdańszczanie, słyniemy z gościnności. W tym roku ta gościnność nabrała innego wymiaru. Wielu z was, wielu z nas, mieszkanek i mieszkańców Gdańska, przyjęło gości zza wschodniej granicy. Przy okazji jarmarku świętego Dominika, który jest symbolem gościnności, chciałbym wam serdecznie za to podziękować. Jarmark świętego Dominika to jest nasze święto. Cieszmy się, bawmy, radujmy, bo do Gdańska po latach pandemicznych znowu przybywają turyści, znowu przybywają goście. Drodzy turyści, cieszymy się, że jesteście u nas. Cieszymy się, że wybraliście Gdańsk, że będziecie razem z nami odkrywali piękno tego miasta. Wspólnie szanujmy nasz skarb, nasze miasto Gdańsk. Drodzy kupcy, handlujcie, starajcie się mieć jak najlepszy utarg, bo to też jest święto handlu. Pamiętajcie, że do Gdańska co roku warto wracać, warto tu handlować, warto świętować z nami razem jarmark świętego Dominika. I my wszyscy wykorzystajmy ten piękny czas, ten czas święta na spotkanie z drugim człowiekiem, na spojrzenie sobie w oczy, na tę radość, którą mamy właśnie z tego, że tego drugiego człowieka spotykamy. Wszyscy świętujmy i cieszmy się z jarmarku świętego Dominika. Teraz prosimy przewodniczącą Rady Miasta Gdańska, panią Agnieszkę Owczarczak. Szanowni Państwo, 762 lata to bardzo długa tradycja, to wielka historia miasta Gdańska. Jarmark, który dzisiaj otwieramy, jest też ogromnym wyzwaniem dla jego organizatorów. No bo jak po raz kolejny przyciągnąć do Gdańska turystów, rzemieślników, kupców, jak zachęcić mieszkańców, żeby po raz kolejny chcieli wziąć udział w tej wspaniałej imprezie. Państwa obecność tutaj, a jest was naprawdę wielu, aż się zdziwiliśmy, jak wyszliśmy z dworu Artusa, że mamy tak wielu gości na naszej ceremonii otwarcia. Państwa obecność tutaj świadczy o tym, że jarmark wciąż budzi zainteresowanie, wciąż budzi emocje. Bo jarmark się zmienia, tak jak zmienia się nasza rzeczywistość, tak jak zmieniamy się my sami. To nie tylko ogromna impreza rzemieślnicza, handlowa, ale też bardzo ważne wydarzenie na kulturalnej mapie Gdańska. Sprawdźcie koniecznie program wydarzeń muzycznych, teatralnych, społecznych, które towarzyszą w tym roku jarmarkowi świętego Dominika. Życzę wszystkim Państwu, abyście wrócili z jarmarku z chociaż jednym drobiazgiem albo jakimś przedmiotem kupionym, specjalnym, który wam się spodoba, albo z pięknym wspomnieniem, z dobrymi emocjami, które przeżyjecie tutaj na jarmarku. Udanej imprezy. Oh!
przeor Michał Osek. Szanowni Państwo, ponad 700 lat temu dominikanie postanowili dać Gdańskowi coś więcej od siebie i zorganizowali jarmark, który wyrósł dookoła uroczystości świętego Dominika. Temu wydarzeniu od samego początku przyświecała idea i przekonanie, że każdy człowiek nosi w sobie jakieś bogactwo i może innym ludziom coś ważnego dać. I my to właśnie podczas jarmarku zobaczymy. Po raz kolejny przekonamy się o swoim bogactwie i o tym, że to miasto, ta przestrzeń może stać się zupełnie niezwykła i stać się przestrzenią spotkania między różnymi ludźmi. Witamy w Gdańsku i zapraszamy do Gdańska. Proszę Państwa, wicemarszałek województwa pomorskiego, pan Leszek Bonna. Dzień dobry, moi drodzy. Wszystkich pięknie witam i serdecznie pozdrawiam. Pomorskie szczyci się jarmarkiem dominikańskim. To wydarzenie pełne tradycji i kolorytu. Każda uliczka ma swój urok, każda uliczka ma swój charakter i każda uliczka warta jest obejrzenia. Polecam Wam szczególnie uliczkę pomorską i podmioty ekonomii społecznej. Wiwat Gdańsk, wiwat jarmark. Dziękuję. I prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, pan Paweł Orłowski. Dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Ojcze Przorze, Panie Marszałku, Wysoka Rado, a przede wszystkim Gdańszczanie i odwiedzający Gdańsk, serdecznie Was witamy. Przyjąłem klucz od pana prezydenta w imieniu jarmarkowych kupców, którzy zgromadzili się na jarmarku i będą z nami tu przez kolejne 3 tygodnie. I dołożyliśmy wszelkich starań, aby jarmark świętego Dominika był dla wszystkich jak najbardziej atrakcyjny. I dla młodych, i dla tych trochę starszych. I dla tych, którzy będą chcieli spotkać się, spędzić ze sobą czas i radować się na przystanku radości, na przystanku równości, kosztować smaków na przystanku smaków, kuchni świata, ale także polskiej kuchni tradycyjnej, choć także wege z bursztynowym specjalnym jarmarkowym zakwasem na czele, którzy będą chcieli odpocząć na łowiance pod żaglami, oglądając wieczorne seanse filmowe, czy słuchając jazzu, którzy będą chcieli poznać region i pomorską kulturę na uliczce pomorskiej, którzy całym sobą żyć będą jarmarkiem świętego Dominika. Ale przecież to nie wszystko. Gdańsk to nie tylko jarmark. Gdańsk żyje pełnią życia i w swoje gościnne podwoje zaprasza Teatr Szekspirowski, Muzeum Bursztynu, Centrum Sztuki Łaźnia, Teatr Miniatura i wiele, wiele innych instytucji. Szefowie kuchni w Gdańsku także zapraszają do swoich miejsc, nie tylko tych jarmarkowych. Mamy więc nadzieję, że Państwo świetnie ten czas z nami spędzicie. Gdańsk to, jak wspomniałem, wielka i wiekowa tradycja, która śmiało wkracza w nowoczesność. I od wieków dzięki jarmarkowi odwiedzają nas goście z Polski i ze świata. A gdańszczanie, którzy są dumni ze swojego miasta, chcą dzielić się tym wszystkim, co w Gdańsku najlepsze, a to, co najlepsze, to między innymi także gościnność. I dziękujemy gdańszczanom, że Państwa witają, dzielą się Gdańskiem z Wami właśnie przez te 3 tygodnie. Dzięki jarmarkowi Gdańsk żyje, w sercu miasta możemy się spotkać i mam nadzieję, że ten czas będzie dla Państwa czasem niezapomniany. Szanowni Państwo, przyjąłem ten klucz od pana prezydenta i wierzę, że zaufanie do nas jest i my tego zaufania nie naruszymy. I kiedy spotkamy się, co smutne już za te 3 tygodnie przy ceremonii zamknięcia jarmarku, miasto oddamy w stanie niepogorszonym, a nawet jeszcze lepszym. Bawmy się. Wszystkiego dobrego. Świętujemy dziś rozpoczęcie jarmarku dominikańskiego.
Nie sposób jednak nie pamiętać, że ledwie 700 kilometrów stąd, za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, trwa wojna. Gdańsk bardzo aktywnie włączył się w akcję pomocy dla Ukrainy i przyjął wielu uchodźców, którzy w obawie o swoje życie zdecydowali się opuścić swoją ojczyznę i szukać schronienia w Polsce. Solidaryzujemy się z naszymi sąsiadami z Ukrainy i mamy głęboką nadzieję, że wojna niedługo się skończy. Proszę teraz zastępcę prezydenta miasta Gdańska, pana Piotra Grzelaka i prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich, pana Pawła Orłowskiego i radnych o wypuszczenie w niebo gołębi pokoju. A zaraz potem z życzeniem pokoju dla Ukrainy i całego świata poleci w niebo 300 gołębi. Na czas pokoju dla Ukrainy i całego świata. Ale go na przodu. Muszę grać w plonka. Drodzy Państwo, Jarmark Dominikański to wydarzenie nie tylko handlowe, a także kulturalne. To koncerty muzyki poważnej i jazzowej, spotkania, warsztaty dla dzieci, pokazy filmowe, spacery kulturalno-przyrodnicze, spektakle i parady teatralne. Tradycja organizowania wędrownych parad sięga średniowiecza. Już wtedy barwne parady trup teatralnych, kuglarzy i aktorów były atrakcją jarmarku. Już za chwilę na długim targu artyści Teatru Gdańskiego Archipelagu Kultury uformują paradę, która przejdzie ulicami Gdańska aż do przystanku Równość, który znajduje się na skwerze Hebeliusza przy Muzeum Bursztynu. W paradzie wezmą udział postaci związane z Gdańskiem, a i takie, które swą stylistyką nawiązują do symboliki jarmarku. Sam Jan Heweliusz, gdański astronom z żoną Elżbietą Kopman. Symbol jarmarku – karmazynowy kogut. Hermes, bóg handlu i patron kupców w otoczeniu swojego dworu. Alegorie, które zeszły dziś do nas z gdańskiej Złotej Bramy. Fortuna, której obecność, miejmy nadzieję, przyniesie jarmarkowym kupcom powodzenie w interesach i sława,
która sławić będzie Gdańsk, nasze piękne miasto i jarmark dominikański na cały świat. W paradzie wezmą udział także żołnierze garnizonu gdańskiego, gdańscy mieszczanie, werbliści zespołu Taraban, bursztynowa królowa Jurata i zespół Bursztynki. Oczywiście wszystkich, którzy chcą włączyć się do parady, serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, drodzy gdańszczanie i turyści, 762. Jarmark Dominikański oficjalnie uważam za otwarty! Świętego Dominika!